Disney Junior przedstawia magiczną chwilę Mickiego i raźnych rajdowców. Orety, bezobsługowy samochód profesora Kwaczyńskiego wymyka się spod kontroli i pędzi po całym hotdogowie. Mam nie lada problem na głowie. Sam pędzi na pełnych obrotach i zmierza w moją stronę. Odebrać profesora! Odebrać profesora! Odebrać! Profesorze! Znaleźć profesora! Znaleźć! Profesorze! Miki, sam się zaciął i będzie w kółko robił to samo. Wygląda na to, że za jego kierownicą będzie jednak musiał usiąść kierowca. Słusznie! Ktoś musi przejąć kontrolę! Jakiś raźny rajdowiec! Ale kto? Jak? Ja to zrobię! Proszę się odsunąć! 3, 2, 1, odlot! Przejmuję kierownicę sam! Stój! Sam się nie zatrzymuje! Z moich wybitnie genialnych kalkulacji wynika, że włączenie programu manualnego przywróci kontrolę nad autem. Miki! Naciśnij 3 kolorowe guziki! Robi się, profesorze! To zadziała? Taką mam nadzieję. Jest świetna okazja, żeby to przetestować. Wyścigowa to jest pieśń. Nie! Ciskanie guzików nic nie ma! Muszę jakoś zatrzymać sama! Sam się nie zatrzymuje! A może nacisnę wszystkie 3 guziki naraz? Przekazuję kontrolę nad pojazdem myszce Miki. To działa! Wszystko jest pod kontrolą! Moją kontrolą! Bumsiakalakalaka, bumsiakalakalaka! Miki zatrzymał robota! Myś pokonała maszynę! No cóż, Miki, wszystko wskazuje na to, że nawet najnowocześniejsze wyścigówki nadal będą potrzebowały łebskich kierowców. Kierowców takich jak ty, chłopcze. Super, ekstra, odlotowa! Mikiemu udało się ostatecznie opanować sytuację i przejąć kontrolę nad samojezdnym asystentem miejskim profesora Kwaczyńskiego. Wypatruj kolejnej magicznej chwili i oglądaj Mikiego i raźnych rajdowców w Disney Junior.